Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w studiu Dziennika Gazety Prawnej i ESGH podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Naszym gościem pan profesor Dominik Gajewski, Zakład Prawa Podatkowego ESGH. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Jednym z tematów poruszanych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest temat podatków. Jesteśmy w takim momencie naszego życia gospodarczego, że ekonomiści obniżają prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na kolejne okresy, na kolejne kwartały, ale też wszyscy się zastanawiają, co się wydarzy na początku roku 2023, kiedy Polacy będą musieli się rozliczać z podatków, a w ciągu roku 2022 tak naprawdę mieliśmy dwa systemy podatkowe, Nowy Ład wprowadził tu dużo zmian. Czego się Pan spodziewa? Będziemy mieli kolejne zamieszanie z podatkami? Podatki są nierozerwalnie związane z gospodarką i o tym musimy wiedzieć, niezależnie w którym czasie się znajdujemy, a szczególnie jeżeli mamy taką sytuację gospodarczą, jaką mamy z różnymi elementami, one wpływają bardzo mocno. Mamy 2022 rok i można powiedzieć, że borykamy się z konsekwencjami Polskiego Ładu 01, Polskiego Ładu 02 albo 2.0, w zależności jak to jest określane. I co będzie dalej? No będzie dalej, że w 2023 roku realnie poczujemy skutki tych reform i tego poprawiania tych reform, bo tak można jakby powiedzieć to określić. Zarówno na gruncie osób fizycznych, czyli zwykłych podatników, którzy powiedzmy z gospodarką nie mają takiego bliskiego kontaktu, ale również z podmiotami gospodarczymi, którzy również poczują te nowe rozwiązania, nowe regulacje. Zarówno jedna i druga grupa poczuje to, że system podatkowy jest skomplikowany, a więc nie są w stanie sami jasno odczytać regulacje, które są przekazane przez ustawodawcę. To jest pierwszy, jakby powiedzieć, sygnał dość niepokojący. Drugi sygnał dość niepokojący, który może z tego wynikać, jest to, że na pewno obciążenia podatkowe będą się kumulowały w 2023 roku wraz z pewnego rodzaju zjawiskami typu inflacja, drożejące koszty energii, a więc to będzie na pewno elementem pewnie frustrującym, że dodatkowo podatki są tym obciążeniem nie tylko dla gospodarstw domowych, ale również dla budżetu firm. W różnych raportach, które są publikowane i które zbierają obciążenia podatkowe w różnych krajach, a tak naprawdę pokazują stopień skomplikowania tych systemów podatkowych, Polska wypada, no, delikatnie mówiąc, bardzo słabo, bo wśród krajów OECD to są ostatnie miejsca tak naprawdę. Czy Pana zdaniem są takie recepty, które sprawiłyby, że system podatkowy w Polsce mógłby być prostszy, czy też sytuacja i to, że politycy dość często zmieniają ów system podatkowy, no nie daje jednak nadziei na to, że w najbliższym czasie jakieś pozytywne zmiany w tym zakresie mogą być widoczne? Przykłady państw Unii Europejskiej wybrane pokazują, że systemy podatkowe nie muszą być bardzo skomplikowane, żeby były skuteczne. A u nas komplikuje się po to, żeby były skuteczne. Niestety efekt jest, jaki jest. Tak jak pan mówi, no, już od lat wypadamy bardzo słabo w tych rankingach, jeśli chodzi o skomplikowany system podatkowy i to nie jest dobra informacja, bo ze strony przedsiębiorców, podatników płynie główny postulat. Niech system podatkowy będzie stabilny i prosty, bo to jest dla nich w pewien sposób najważniejsze. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, skomplikowany system podatkowy powoduje, że bardzo dużo godzin statystycznie w ciągu roku taki przedsiębiorca musi poświęcić na różnego rozliczenia podatkowe, a przecież to nie jest jego rola. Jego rola jest osiąganie zysku, a nie, jakby powiedzieć, kwestie papierologii podatkowej. Jaką receptę możemy mówić? Oczywiście musimy mówić o pewnego rodzaju rozwiązaniach systemowych, takie, które uproszczą. Zawsze, jeżeli poprawiamy coś skomplikowanego, to nie wychodzi nic dobrego. A więc myślę, że taką receptą, która gdzieś się również przebija w kuluarach Forum Ekonomicznego, jest to, że stoimy przed systemowymi rozwiązaniami wprowadzenia nowych regulacji podatkowych, bo chociażby ustawy o podatku dochodowym zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych mają już ponad 30 lat, a gospodarka biegnie, świat się zmienia, więc wydaje mi się, że potrzeby w tej mierze są bardzo duże i pewnie dyskusja, ale dyskusja spokojna, stabilna, z różnymi środowiskami nad wprowadzeniem nowego, prostego systemu podatkowego. W ostatnich latach rządzący zwracali uwagę na to, że szara strefa się kurczy, że Polacy z większą skłonnością płacą podatki,
nie unikają tak często tego opodatkowania, jak było to wcześniej. Luka VAT również według danych, które pokazuje Ministerstwo Finansów i inne instytucje, się zmniejsza. Czy Pana zdaniem ta nadchodząca recesja w gospodarce europejskiej, w Polsce może spowolnienie oby tylko, czy recesja techniczna, to może sprawić wszystko razem, że jednak Polacy znów będą próbowali unikać części opodatkowania? Szereg badań wskazuje na to, że jeżeli jest dobra sytuacja gospodarcza i przekłada się to na sytuację podmiotów gospodarczych, ta tendencja do unikania opodatkowania, optymalizacja agresywnej, ona jest, jakby powiedzieć, znacznie niższa. W sytuacji, jeżeli mamy sytuację trudniejszą, związaną często z recesją, z inflacją, wysokimi kosztami funkcjonowania biznesu, no przedsiębiorcy bardziej są skłonni do szukania unikania opodatkowania czy agresywnej optymalizacji podatkowej. Dostrzegalne to było zarówno w poprzednim kryzysie gospodarczym, kiedy podmioty gospodarcze stawały w taki pewnego rodzaju rozkroku podjęcia decyzji. Albo plajtujemy, albo jednak wchodzimy na tą bardzo niebezpieczną ścieżkę unikania opodatkowania, co oczywiście będzie sankcjonowane. Obawiam się, że recesja, bardzo trudny system podatkowy i skomplikowany, może być przychylny właśnie do tych tendencji związanych z zwiększaniem się szarej strefy. O ryzykach związanych z czasem recesji, ale także ze skomplikowaniem systemu podatkowego opowiadał pan profesor Dominik Gajewski, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.